Horizon Zero Dawn opóźniony. Bungie opowiada o nowym DLC dla Destiny, a XCOM 2 trafi na konsolę. To wszystko i nieco więcej już teraz w 30. epizodzie Gościa Niedzielnego 2.0. It makes you stronger. Termin generacja opóźnień zdaje się nadal obowiązywać i nie ma zamiaru odejść. Horizon Zero Dawn, raczej solidnego kalibru ekskluzyw od Guerrilla Games, jest kolejną grą, która trafia na listę tytułów okraszonych metką głoszącą Anno Domini 2017. Sytuację ma łagodzić nowy, przeszło dwuminutowy zwiastun produkcji i powiem szczerze, że w pewnym sensie mu się to udało, ponieważ do tej pory gra interesowała mnie w związku ze swoją mechaniką, grafiką i światem, a po obejrzeniu kawałka wideo lecącego w tle w mojej głowie pojawiły się pytania związane z postaciami, nawet jeśli charakterystyka na pierwszy rzut oka wydaje się potworną kliszą. Anyway, nowa produkcja Guerrilli pojawi się na rynku na początku marca przyszłego roku. Odpitujcie sobie do tego czasu telewizory, bo tytuł wygląda świetnie, a na już potwierdzonym PS4 Neo, o ile gra otrzyma kompatybilny tryb, najpewniej będzie urywał łeb na wysokości pasa. I to podwójnie. Anniversary of Unification Day. We once again celebrate the fall of the unjust and corrupt governments of old. We honor the arrival of our saviors from the stars who ushered in 2 decades of peace and prosperity. Pamiętam, jak po zeszłorocznej zapowiedzi XCOM 2 tylko na PC przez fora obejmujące swoją tematyką gry wideo przetoczyła się gówno burza o niespotykanej w zasadzie skali, o nadejściu której świadczyły zarówno lamenty, jak i bardzo, ale to bardzo głośne przekleństwa. Dobra wiadomość, drodzy moi, jest taka, że możecie przestać lamentować i przeklinać, albowiem 2K zapowiedziało, że Firaxis oraz The Workshop dłubały i wydłubały wersję konsolową, która pojawi się na rynku 9 września bieżącego roku. O czym możecie dowiedzieć się z lecącego w tle klipu, w którym lektor ma głos żywcem wydarty z taniego i przegiętego zwiastuna filmu akcji. One man, one desire. Jak gra wygląda i działa na PS4 i Xbox One jeszcze nie wiemy, ale decyzja, by wypluć ją na konsolę, jest moim zdaniem doskonała i bardzo, ale to bardzo poważnie rozważam zakup tego tytułu. Najlepiej w pudełku. O istnieniu Watch podkreślnik Dogs, prawdopodobnie podkreślnik 2, wiedzieliśmy od dawien dawna i nawet bez wycieków można było się spodziewać, że Ubisoft łatwo nie porzuci swojej nowej marki, tak silnie powiązanej reklamowo z nową generacją konsol. Nawet pomimo faktu, że była to produkcja cross-genowa, ale nie czepiajmy się zbytnio. Niemniej były wycieki małe i duże, a Ubi najwyraźniej postanowiło pójść za ciosem i na fali trendu wystrzeliwania się ze wszelkich zapowiedzi przed E3 wypuściło do internetu zwiastun nowej produkcji. W skrócie, wygląda to tak, że mamy wielki, otwarty świat zamknięty w ramach wirtualnego San Francisco. Czekające na downgrade zbyt dobrze wyglądające tłumy, elementy parkouru i skakanie między dachami z komórką w łapie, szpreje, bronie drukowane na drukarkach 3D, szmery, bajery, a całość podaną w otoczce tak ziomalskiej, że w okolicach ekranu, na którym odtwarza się zwiastun, spontanicznie zaczyna być czuć opary zielska. Główny bohater, Markus, dostał nawet swój własny zwiastun, na którym buja się jak raper o nieskończonym ego, skacze po oknach programu w Windowsie i robi dziwne, ale to bardzo dziwne gesty. I nie, ja też nie wiem, o co Ubisoftowi chodziło z tym całym pajacowaniem pod sekwencję dźwięków napisanych na laptopie przez jakiegoś 12-latka, który przy okazji postanowił dodać tam rytmiczne odgłosy pierdzenia. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Więcej informacji o grze dostaniemy najpewniej na dniach w trakcie E3, ale moje zainteresowanie tytułem, powodowane pewnego rodzaju dziwnym sentymentem do jedynki, właśnie uciekło przed smrodem wirtualnych gazów. Jezu Chryste, ja myślałem, że Aiden Pierce prezentuje się jak dupek. We thought we were indestructible. The Lords of Iron. Na koniec Gościa Niedzielnego zostawiłem wisienkę na torcie, swoiste pièce de résistance, czyli Destiny Rise of Iron. Tak, ja wiem, będą lamenty, bo ile można, ale jak widać można, długo i namiętnie. A Bungie zdaje się z tym zgadzać, bo właśnie rzuciło w naszym kierunku trochę informacji o nowym kontencie.
Co więc kryje się w czeluściach nowego rozszerzenia, które pojawi się we wrześniu i już można składać na nim preordery na PSN-ie, wykładając astronomiczną kwotę 125 zł? Cóż, jeśli wierzyć panom z Bungie, sporo. Przede wszystkim ma to być największe dotychczas rozszerzenie koncentrujące się na rozbudowie świata gry i dokładające kilka garści do historii uniwersum. Koncentrując się na historii sprawującego pieczę nad Iron Bannerem Lorda Saladina oraz jego pobratymców, od których nazywane są pukawki zdobywane w comiesięcznych starciach w PvP, Bungie ma zapewnić nam więcej fabularnego mięsa ubranego w niespotykaną dotychczas ilość przerywników filmowych oraz misje, które będą miały miejsce w nowych lokacjach na Ziemi. Dzięki którym teoretycznie też powinniśmy dowiedzieć się nieco więcej o Golden Age, czyli erze sprzed upadku, w trakcie której Traveler był czymś więcej niż wiszącym nad miastem nieaktywnym kawałkiem złomu, a ludzkość nie musiała walczyć o przetrwanie. Poza miejscówkami potwierdzono nowy, 6-osobowy raid, strike, nowy tryb do PvP oraz nowy social space, w którym bez cienia wątpliwości pojawią się nowi wendorzy oraz NPC, z którymi będzie można wejść w interakcję. Sam zwiastun pokazuje dzierżącego płonący młot Saladina w otoczeniu wilków, to znaczy takich normalnych, futrzatych, nie żadne młode wilki, ruszających do boju z grupą splicerów, Bioshock Anyone, czyli najpewniej fallenów zmutowanych za sprawą działania zakazanej technologii o niemalże nieograniczonej mocy. Szczerze? Po tym jak dorzucili do tego nowego Gjallarhorna, czyli odświeżoną wersję najmocniejszej i najbardziej pożądanej rakietnicy z pierwszego roku, którą samemu będziemy mogli wykuć z łez i zbroi pokonanych oponentów, ja jestem absolutnie kupiony. To znaczy, i bez tego bym był, bo Destiny pokazało za sprawą zmian rozpiętych na ostatnie 2 lata, że jest gotowe ewoluować w kierunku chcianym przez graczy, a ja po prostu chcę więcej. I fakt, że dostaniemy więcej historii, która na papierze brzmi bardzo dobrze, robi mi dzień. Czekam na więcej szczegółów i więcej materiałów z Rise of Iron, podobnie jak na sam dodatek mający pojawić się na rynku 20 września. Problem najpewniej będą mieli gracze nadal trzymający się PS3 i Xboxa 360, ponieważ potwierdzono, że na te konsole rozszerzenie się nie pojawi. Jest zbyt kompleksowe, by można tam było dodać wszystko, nie zabierając jednocześnie nic ze starszych patentów, ale ten moment musiał w końcu nadejść. Na osłodę Bungie stara się upchnąć wszystko, co poprzednia generacja jest w stanie łyknąć, ale co dokładnie z tego wyniknie, nie mamy pojęcia. 90% osób grających w Destiny, a właśnie taki odsetek szarpie na PS4 i Xboxie One, jest jednak najpewniej zachwyconych, a ja znajduję się w tym gronie, więc zdecydowanie jestem mocno, mocno uchachany. To już wszystko w 30. epizodzie Gościa Niedzielnego 2.0. Jak zawsze zapraszamy do odwiedzania naszej strony, mordo książki oraz grupy na Facebooku, tak poza standardowymi lajkami i share'ami. Dziękujemy serdecznie za uwagę, usłyszymy się ponownie za tydzień już po tegorocznym E3. Trzymajcie się ciepło, a pad niech będzie z wami.